Oto Kia EV9, czyli ponad 5-metrowy, 6-osobowy elektryczny SUV. Kia EV9 mierzy na długość lekko ponad 5 metrów i chcąc wypozycjonować ją w gamie koreańskiego producenta, warto zaznaczyć, że jest o 0,2 metra dłuższa od Sorento oraz o 0,5 metra dłuższa od Sportage. To wielkościowy odpowiednik Mazdy CX-80, z którym dzieli też rozstaw osi wynoszący tu 3,1 metra. To zaś o 0,3 metra więcej od Sorento oraz o 0,4 metra więcej od Sportage'a. Ale jeśli zajrzymy do amerykańskiej gamy Kia, to tam jest model Telluride. Jeśli chodzi o długość, to EV9 jest bardzo podobna pod względem długości nadwozia do Telluride, natomiast rozstaw osi i tak w EV9 jest większy. Bez wątpienia, jeśli chodzi o design, to ten samochód budzi ogromne zainteresowanie i projekt ten kocha się albo nienawidzi. A z pewnością Kia EV9 wygląda bardziej jak koncept niż samochód wprowadzony do seryjnej produkcji. A Wam stylistycznie, który samochód się bardziej podoba? EV9 czy właśnie Kia Telluride? Aby wielki SUV o masie własnej 2569 kg mógł też sensownie przyspieszać, musi mieć dużą moc. Oczywiście nie zapominajmy, że około 21% tego wszystkiego stanowi masa własna samego ogniwa o pojemności 99,8 kWh. Ta znajduje się w podłodze i wypełnia przestrzeń pomiędzy osiami. Wielki SUV robi setkę w 5,3 sekundy, a to robi wrażenie. Wobec tego moc dwóch silników zlokalizowanych na pokładzie tego samochodu też musi i wynosi 384 konie i 600 Nm. Zasięg na jednym ładowaniu to z kolei okolice 430-450 km. Żeby jeździć, trzeba samochód naładować. Kia EV9 zbudowane jest na architekturze 800-woltowej, co wcale nie jest tak popularne, ponieważ takimi parametrami może pochwalić się m.in. Porsche ze swoimi modelami Taycan czy Macan oraz Audi z niektórymi swoimi elektrycznymi modelami. Na co jednak przekłada się 800-woltowa architektura? No przekłada się na maksymalną moc ładowania, która w tym wypadku wynosi 350 kW, ale tylko i wyłącznie w piku. To znaczy, że z taką mocą na ładowarce o mocy 350 kW bądź wyższej będziecie ładować samochód bardzo, bardzo krótko. Przez większość czasu, w tym wypadku na przykład my ładujemy się z mocą 200-205 kW. Natomiast jeżeli uda się uzyskać idealne warunki, wtedy napełnicie sobie baterię od 0 do 80% w 24 minuty. Ok, ale jak się prowadzi Kia EV9? Przede wszystkim bardzo, bardzo komfortowo. Jeśli chodzi o wszelkie działanie wszelkich systemów bezpieczeństwa jazdy, które tutaj czuwają nad kierowcą, to nawet nie chcę się wypowiadać. Jeżeli chcecie więcej na ten temat usłyszeć, to zobaczcie sobie test nowego Hyundai Kona. Jak już wszystko uda się wyłączyć, oczywiście przedzierając się przez warstwy systemu multimedialnego, to już można cieszyć się jazdą w ciszy. Praktycznie w ciszy, no bo jeszcze dochodzą opory powietrza, co nie ukrywajmy, przy samochodzie tych gabarytów, przy tak dużej bryle mają niebagatelne znaczenie. Zużycie energii w przypadku Kia EV9 nie jest super niskie. Tak naprawdę na dystansie 800 km uzyskaliśmy średnie zużycie na poziomie 25 kWh. Jak na masę własną samochodu nie jest to zły wynik. Tutaj należy brać pod uwagę to, że tak 3 do 2 w stosunku 3 do 2 jeździliśmy po autostradzie i w mieście. Po autostradach jeździliśmy gdzieś w okolicach 520-540 km, a resztę po mieście. No i po autostradach no to raczej z takimi prędkościami 120-130 km na godzinę. Jeżeli wjeżdżacie tylko i wyłącznie na autostradę i zamierzacie na przykład pojechać sobie do Chorwacji czy gdzieś tam w inny zakątek południowej Europy, to zużycie na autostradzie przy prędkościach 130-140 km na godzinę może wynieść nawet 33 kWh na 100 km. Nie zapominajmy, że Kia EV9 wielkościowo oraz pod względem masy własnej, przede wszystkim pod względem masy własnej, walczy w tej samej klatce z BMW iX,
czy też Tesla Model X. To są samochody podobnej wielkości, chociaż Tesla jest na przykład znacznie droższa, ale też należy brać pod uwagę Audi Q8 e-tron. Duże samochody, ważące też sporo, komfortowe, rodzinne SUV-y. Jeżeli już mówimy o komforcie, to tutaj muszę o tym powiedzieć. EV9 jest, nie wiem czy w tym momencie, musiałbym przesiąść się jeszcze w tym momencie do Mercedesa EQS SUV, bo nie pamiętam dobrze, ale wydaje mi się, że jest to jeden z najwygodniejszych SUV-ów, które, elektrycznych SUV-ów, które do tej pory miałem okazję testować. Bardzo wygodna konstrukcja, bardzo wygodne zawieszenie, komfortowe, idealne tak naprawdę do pokonywania, do połykania kilometrów na europejskich trasach. Bardzo wygodne fotele, układ kierowniczy lekki, ale przy tym nawet całkiem bezpośredni. Nic dodać, nic ująć. Naprawdę. Ta wersja AWD, wariant 6-osobowy, jest samochodem idealnie skrojonym do takich podróży. Mamy z jednej strony bardzo dobre osiągi, z drugiej strony to zużycie energii dość wysokie, przekładające się, to jest też istotne, przekładające się na trasie, na zasięg w granicach, przy tych prędkościach autostradowych, myślę, że to będzie w okolicach 290-300 km. To nie jest super wynik. Natomiast w mieście przy niskim zużyciu energii albo na trasach miasto plus 90 km na godzinę, plus trasy takie szybkie, na których jedziecie z prędkościami 90 km na godzinę, myślę, że jest do zrobienia w okolicach 410 km. No ale to nadal mało, bo jednak ta granica 500 km nie została tutaj osiągnięta. Kabina EV9 jest kosmicznie wielka i przestronna. Wszystko jest tu duże i wygodne. Kiedy spojrzycie na deskę rozdzielczą, to jak w ostatnio pokazywanych samochodach koncernu Kia i Hyundai, zobaczycie trzy połączone ekrany odpowiadające za prezentację prędkości i wskazań komputera pokładowego. I tutaj mówię przede wszystkim o tym ekranie przecież znajdującym się za kierownicą, ale także ten odpowiada za wyświetlanie nam wszystkiego, co może pokazać system multimedialny, włącznie z bezprzewodowym Apple CarPlay. Oraz mamy też trzeci ekran, który wydaje mi się jest już takim zbędnym dodatkiem. Na tym ujęciu słabo go widać, ale będziecie go mieć na dodatkowych przebitkach. Ten trzeci, jak mówię, dodany na siłę, tak. Póki co jesteśmy jednak z przodu i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na materiały wykończeniowe zastosowane przy projektowaniu tego wnętrza. Choć deska rozdzielcza jest bez wątpienia raczej plastikowa, to muszę przyznać, że te materiały wykończeniowe wyglądają całkiem nieźle i na dodatek sama deska po prostu nie skrzypi, tak? Czasem nawet w niedawno testowanym Mercedesie GLC skrzypiało absolutnie wszystko. A tutaj naprawdę podczas jazdy nie można się po prostu do tego wszystkiego tutaj do tego przyczepić. Nic tak naprawdę nie trzeszczy. W okolicach nawiewów nawet znalazły się fizyczne przyciski funkcyjne oraz takie przyciski haptyczne do obsługi tego ekranu systemu multimedialnego. Ergonomicznie tutaj wszystko po prostu gra i buczy, jak to się mówi. Kierownica jest również bardzo wygodna, wygląda nowocześnie, przy tym ma odpowiednią wielkość, jak przystało na tej wielkości, samochód tych gabarytów, została pokryta skórą. Bardzo przyjemnie się ją obsługuje, jest oczywiście multifunkcyjne, ale wszystkie przyciski, które tutaj są przyciskami fizycznymi. Mamy tutaj również zmianę trybów jazdy, Terrain Mode i Drive Mode, też macie do dyspozycji kilka trybów, m.in. sportowy, tryb ekonomiczny, tryb komfortowy. Chociaż wiadomo, to jest samochód elektryczny, to jednak wybiera się tryby, które zwiększają nam zasięg. W każdym razie, jeżeli chodzi o przód, to ja odczucia mam bardzo, bardzo pozytywne. W kwestii zajmowania właściwej pozycji za kierownicą to nie ma tutaj absolutnie żadnego problemu, głównie dlatego, że mamy dosłownie mnogość regulacji, o czym świadczy zresztą sporo tych przycisków tutaj.
Te przyciski odpowiadają za samą regulację fotela, mamy możliwości tutaj bardzo szerokie. Dodatkowo mamy też kolumnę kierowniczą regulowaną w obu płaszczyznach i to elektrycznie, co jest oczywiście komfortowym dodatkiem tylko i wyłącznie. Natomiast to wszystko sprawia, że mamy tutaj dużą łatwość w zajmowaniu właściwej pozycji za kierownicą, a dodatkowo jak już nam się uda tą właściwą pozycję zająć, to nawet możemy uruchomić sobie tryb leżanki, dzięki czemu wysuwa się wtedy ten znajdujący się tutaj podnóżek i możemy po prostu wypoczywać na przykład na ładowarce. No i jest tutaj też masa opcji komfortowych, ponieważ sama kierownica ma opcję podgrzewania, fotele posiadają opcję wentylacji, opcję podgrzewania, opcję masażu. Ten masaż jest bardzo komfortowy, bardzo wygodny, taki równie mocny jak ostatnio właśnie też mieliśmy w jednym samochodzie, nie pamiętam już jakim. Dobra, ten masaż też warto zwrócić uwagę, że jest naprawdę naprawdę mocny, dzięki czujemy po prostu, że naciska nasze ciało, że naciska te newralgiczne punkty, dzięki czemu nawet plecy potrafią boleć i to dlatego owszem, że nadal jestem zestresowany, żeby robić najlepsze materiały dla Was. Także jeżeli Wam się podobają, łapkujcie, piszcie komentarz, zachęcajcie do dalszego robienia, a my przechodzimy do tyłu. Teraz drugi rząd siedzeń. Kia EV9 sprzedawane zarówno w wersji 6, jak i 7-osobowej. Jeśli wybieracie wersję RWD, wtedy macie 7 miejsc we wnętrzu, a jeżeli wybieracie wariant AWD, to wtedy miejsc jest 6. W mojej opinii wariant 6-osobowy jest znacznie bardziej luksusowy. Owszem, mniej pojemny, ale jednak w drugim rzędzie siedzeń nie mamy kanapy, tylko tak naprawdę dwa oddzielne kapitańskie fotele z własnymi podłokietnikami, z mnogością ustawień. Tutaj jest full miejsca na nogi, tak naprawdę o tym nawet nie ma sensu mówić. Tak samo te tylne fotele posiadają szeroką opcję regulacji tutaj pochylenia oparcia. Również regulacja wzdłużna też jest, to wszystko działa bardzo przyjemnie, a na dodatek w niektórych wersjach w przypadku wykorzystania opcji w konfiguratorze również tutaj pojawia się fantastyczna opcja uruchomienia bądź przeobrażenia tego fotela w leżankę. W kwestii opcji komfortowych w drugim rzędzie siedzeń, to tutaj pasażerowie mają te fotele podgrzewane, fotele wentylowane, to wszystko uruchamia się tutaj na boczku drzwi. Dodatkowo są rolety bardzo duże, no i trzecia i czwarta strefa klimatyzacji ustawiana za pomocą panelu znajdującego się tutaj. Nawiewy są tu, bardzo komfortowe. W tym momencie myślę sobie, że ostatnie co przydałoby się zrobić, to przejść do trzeciego rzędu siedzeń i zobaczyć jak to wszystko wygląda. No, i jesteśmy w trzecim rzędzie siedzeń. Miejsca jest tutaj no zdecydowanie mniej niż w drugim rzędzie siedzeń, ale mamy możliwość ustawiania no, regulacji elektrycznej, regulacji kąta pochylenia oparcia. Dodatkowo są tu uchwyty na kubki. Każdy pasażer ma złącze USB typu C. No i niestety... nawiewy tutaj, wyloty nawiewów z klimatyzacji. Co prawda nie ma tutaj piątej oraz szóstej strefy klimatyzacji, czy też po prostu piątej strefy klimatyzacji, ale nadal jednak jakieś powietrze schłodzone do nas tutaj dociera. No z pewnością nie byłoby mi tutaj wygodnie, gdybym podróżował na dłuższej trasie, ale osoby poniżej 180 cm, a przecież dużo takich jest, myślę, że miałoby tutaj komfortowo, bo jest dużo miejsca na stopy, na nogi nadal jest. Wydaje mi się, że osoba przede mną się mieści, zresztą można to pokazać, że chyba jest tam i tak dużo miejsca. Ja starałem się fotela nie przesuwać, a jest zupełnie w porządku. Myślę sobie, że gdybyśmy ten fotel podnieśli, to też byłoby można spróbować. Nie widać mnie za dobrze teraz, ale... Nie no, słuchajcie. Bardzo komfortowo. Ok, teraz bagażniczek, chociaż tak naprawdę w przypadku EV9 to nie jest taki
bagażniczek. Pod elektrycznie unoszoną klapą znajdziecie świetnie tutaj wykończony kufer z otwieraną podłogą, pod którą można upchnąć jeszcze jakieś szpargały. W tym ustawieniu przy rozłożonych fotelach trzeciego rzędu mamy tu jeszcze 333 litry bagażnika. Jeśli je elektrycznie złożymy, a tutaj taka możliwość i zyskujemy w tym momencie płaską podłogę. Po złożeniu foteli drugiego rzędu za pomocą również przycisków zyskujemy no już ogromną przestrzeń o pojemności 2393 litrów. Ok, a gdzie kable? iV9 jest jednym z nielicznych elektryków na polskim rynku, w którym możecie znaleźć z przodu poczciwego franka, czyli po prostu przedni bagażnik. I w tym momencie, w tym wypadku, w przypadku wersji AWD macie franka o pojemności 52 litrów i tutaj można upchnąć te wszystkie kufry z kablami. A ile kosztuje nowa Kia iV9? Najtaniej zapłacicie za nią 323 900 zł. Będzie to wersja RWD o mocy 203 koni w odmianie 7-miejscowej. W kolei 375 900 zł zapłacicie za 6-osobowy wariant z AWD i silnikiem 384 konie. Problemem może być to, że Audi Q8 e-tron kosztuje od 354 tysięcy złotych, chociaż w przypadku marki z Ingolstadt wiadomo, każda kolejna opcja będzie znacznie droższa niż w przypadku Kii. A Wy, co sądzicie o tym samochodzie? Napiszcie koniecznie w komentarzach i czekajcie na następny odcinek w piątek o godzinie 20, czyli oczywiście na poboczu. Na razie!